Dostałem tą odpowiedź od tego giema, odnośnie tego wszystkiego. Tutaj jakieś tam, o kurde, tu coś mnie atakuje. Oh fucking hell, czekajcie, to zaraz ogarniemy sobie. Cancel, opsa, boom. I zabijmy sobie typa, dobra. Dobra, ja tutaj sobie naskrobałem jakąś tam odpowiedź i moja odpowiedź brzmi taka, że bardzo przepraszamy, że to się stało, ale na serwery player versus player są tak stworzone, żeby właśnie zachęcały do combat between the players. Players on realms encouraged to resolve cross-faction realm dispute on their own, czyli te swoje jakby tam rzeczy muszą jakby między sobą rozwiązywać. Game master staff, czyli nie może tam bla bla bla, jakieś gówno, więc jeśli nie chcesz brać udziału w PvP Combat, wybierz serwery Player vs Environment Realm. Dobra robota, Blizzard, zajebiście! Masz problem z gościem, który gankuje ciebie? Wybierz Realm PvE! Pierdol całe te godziny, które spędziłeś na levelowaniu, wybierz Realm PvP. Okej, Realm. PvE Realms offer limited and structured environment for PvP encounters, bo pierdoli mi jakiś serwerach, tak swoją drogą. No i teraz oczywiście tłumacz mi, że nie może, bla bla bla. Czyli sytuacja wygląda mniej więcej w ten sposób, że koleś gdzieś tutaj lata, zabija mnie i nie jestem w stanie, bo ja to wytłumaczyłem w ten sposób, że ja nie mam nic przeciwko, od razu żeby było. Ja nie mam nic przeciwko PvP. Jak ktoś przyjdzie, zapierdoli mnie i będzie mnie gankował w grupie, spoko, nie mam problemu. Ile razy tak się działo, że gdzieś tam przychodzili do mnie ludzie i mnie gdzieś tam zabijali? Spoko, no okej. To jest PvP run, nie będę się do tego rzucał. Ja na przykład na wyższych poziomach mam o tyle fajnie, że jestem w stanie zorganizować grupę i pójść i na przykład komuś nakopać, ewentualnie oni nakopią nas i jest fajnie, jest zabawa. Wiecie dlaczego? Bo jest kurwa zabawa. A wiecie dlaczego jest zabawa? Już wam powiem dlaczego jest zabawa. Zabawa jest dlatego, moi kochani, że jakieś tam obydwie strony mają jakieś szanse, tak, na tym maksymalnym poziomie, albo blisko tego maksymalnego poziomu. No jest to o tyle fajne, że właśnie w ten sposób to działa, nie? No czasem dostaniemy w pierdziel, nie zawsze uda się wygrać, spoko. Natomiast jeżeli chodzi o gankowanie low levelów, to już można jako gdzieś tam kategoryzować jako nękanie dosłowne, bo ja też nie mam nic przeciwko temu, bo wiadomo, player versus player, po to te realmy są właśnie takie, żeby móc takie rzeczy robić, tak? Więc gankowanie ludzi, no gdzieś tam ja sam to robiłem, sam przyleciałem i tak dalej, ale nie do tego stopnia. Jakby wydaje mi się, że tak czy siak można kogoś zabijać i kampić przez jakiś czas, ale no nie do tego stopnia. I przede wszystkim to też są różnego rodzaju powody, bo jeżeli na kimś się uwziąłeś, bo ktoś ci kurde gdzieś tam kiedyś questa zabrał albo coś takiego, to spoko. Jeżeli ktoś cię denerwuje czy coś, no to też okej. No ale tutaj jest jasny i klarowny powód, że koleś to gdzieś tutaj robi po to, żeby, no nie wiem, atencja czy jakieś tam inne rzeczy. I jakby psuje ten experience, przez co ja nie jestem w stanie gdzieś tam pokazywać wszystkiego w grze, nie jestem w stanie dobrze się bawić i de facto marnuję swój czas, tak? Nie mówiąc tu już o tym, że koleś swój czas jeszcze marnuje przy okazji, ale to tam wiecie, mniejsza o to. No i to też jest takie troszeczkę średnie, bo w normalnych warunkach, gdybym nie robił tego, co robię, to nie miałbym problemu z tym gościem, więc tutaj mamy jakby jasno zarysowany motyw. Tego gościa nam w internecie przyjdę i będę go gnębił i będę go zabijał po prostu na postaci, na której nie ma szans, a gram jeszcze rogiem, czyli pussy klasą, do gankowania oczywiście, ponieważ przyjdzie, rzuci kurde gdzieś tam mieczykiem, zabije mnie i przez to tego i od razu ucieknie, więc nawet jeżeli ludzie, którzy przybędą mi na pomoc, nie są w stanie mi pomóc, bo nawet jeżeli przyjdzie jakiś Demon Hunter, no to w takiej krainie, gdzie koleś może latać, to on wejdzie sobie na mounta i sobie gdzieś tam podleci, a widać, że to jest prosto boostowana postać, tam no nie ma większego item levela niż 880 na pewno, więc to taki raczej nubek jest, można powiedzieć. Wiecie, no ale tak czy siak dalej mam nie na strzała. No niedługo już będę w takim level range'u, że będę mógł coś tam z gościem konkurować, przynajmniej w jakimkolwiek stopniu, no nie? I tyle. No więc nie satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź, bo tak jak już mówiłem, ja nie mam nic przeciwko gankowaniu, nie mam nic przeciwko i jestem w stanie to zrozumieć i jestem też słabą osobą poniekąd i jestem w stanie zrozumieć, że takie coś może mi się dziać, nie mam z tym żadnego problemu, ale nie jeżeli to jest ukierunkowane i dzieje się już to któryś raz z kolei i cały czas przez naprawdę godzinę to się dzieje. I mówię, no mnie to nie rusza, no bo ja w międzyczasie sobie porozmawiam gdzieś tam z wami, co jest mega spoko, natomiast to jest wkurzające, troszkę smutne i tyle, ale gdzieś tam, jeżeli trzeba rozwiązywać międzyfrakcyjnie, no ja próbowałem napisać tego gościa, napisałem do niego miło i normalnie, że kurczę, no słuchaj ziomek, no może przestaniesz kurczę, no,
Wiesz, no ja wbiję level i najwyżej się nawet w wysokim levelu pobijemy. No ale kurczę, no to nie działa, bo koleś mi on nie odpisywał, więc ja nie wiem. Smutno mi z tego powodu i szkoda troszkę. Szkoda troszkę najbardziej czasu jego i mojego. Bo no koleś w tym czasie mógłby, kurde, nie wiem, coś robić. Nie wiem, wbić level, cokolwiek. Master K slain. A, tu jest koleś ten, dobra. Call Master K. O Jezu, jakiś shark! No. Prosta nazwa, frajerstwo. No to jest trochę słabe, no mówię. Jakby przyszedł i zabił mnie z 10 razy, albo nawet codziennie przychodził i zabijał mnie po parę razy, spoko. Ale nie, że to się dzieje przez godziny i godziny, naprawdę. O kurde, co to ma niby być? Pierdziele, ile mnie zabijam. A, no atencji już to swoją drogą, tak. No. No i odpowiedź Blizzarda jest na to taka, że... No nie możemy nic z tym zrobić, no. Bo to są serwery... No nie wiem, no. Zabijanie low levelów to już samo w sobie jest trochę tego... samo w sobie jest już troszeczkę słabe, nie? No i Blizzard powinien jednak troszeczkę bardziej się zainteresować, bo wyobraźcie sobie sytuację, że nowy gracz zaczyna grać. I, znaczy no wiadomo, że to troszeczkę nie aplikuje się do mnie, bo nie jestem nowym graczem, ale wybiera mu realm PvP. I on już na tym realmie zaczyna grać, zaczyna poznawać ludzi, zaczyna gdzieś tam sobie coś grać i ten jest przyzwyczajony do tego. I nagle takie coś gdzieś tam mu się dzieje, nie jest w stanie, kurde, wykorzystywać swojego game time'a, a powiedzmy ma mało czasu do tego, żeby grać, powiedzmy ma godzinę dziennie. No i przyjdzie mu taki koleś, uweźmie się na niego, no i kurczę, mu ten czas będzie marnować, tak? No i pisze taki biedaczek, hej słuchaj, no nie mam szans, panie Giemie, czy możesz mi pan pomóc z tym gościem, chociaż mu napisać cokolwiek, żeby może troszeczkę zluzować? No i kurde, i taki Giem mówi ci, no sorry ziomek, idź zmień se serwer, czyli pierdol twój cały czas, pierdol to, że kurde gdzieś tutaj ten, poniekąd można powiedzieć, że zgodziłeś się na takie coś i spoko, i to jest jakby twoja wina. No ale takie rzeczy, moim zdaniem, jeszcze takie rzeczy, czy już takie konkretne nękanie i harassment, gdzie to nawet zahacza poniekąd o hejt w internecie, którego Blizzard tak bardzo się boi, bo to jest jedna z rzeczy, która... no to Blizzard stara się być bardzo poprawny politycznie i bardzo, wiecie, ten taki... No ale teraz ktoś może powiedzieć, że ban na serwerze PvP, jaki jestem śmieszny. Jeżeli będziecie, kurde, sobie kiedyś gdzieś tam levelować, to ja bym bardzo chętnie was dorwał i bym was zapierdalał tyle razy, żeby wam, kurde, po prostu gałki oczne wyskakiwały i grałbym jeszcze rogiem, więc jakbyście przyszli swoim mainem, to ja bym was sapował i po prostu biegał wokół was i miał was w dupie. A później jakbyście się przelevelowali znowu, to bym was cały czas zabijał i ja jestem ciekaw, jakbyście się wtedy poczuli, bo to moim zdaniem nie jest PvP, tylko to już jest harassment, czyli po prostu nękanie, to już jest nękanie. Mówię, jestem w stanie zrozumieć wiele rzeczy, wiele sytuacji, gankowanie przez nawet godzinę, ale nie, że kurde, dzień w dzień, takie coś gdzieś tam się dzieje, logika PvP. No tak, logika PvP, no to już dla mnie nie jest troszkę ten, zwłaszcza, że tutaj też jeszcze się rozchodzi o to, że ten koleś się zabija mnie nie z tego powodu, że on trafia, powiedzmy ten znaczy, że gdzieś trafił na mnie w świecie i zabije mnie, bo to jest co innego. Jakbym ja biegł sobie przez jakąś krainę i spotkał jednego gościa, którego bym chciał nękać i go zabijam, spoko. Ale tutaj to już jest ukierunkowane, bo on wie, kogo zabija, on wie, kogo chce gdzieś tam dorwać i on leci przez praktycznie pół świata po to, żeby przyjść do mnie, do tej krainy i właśnie zacząć mnie zabijać. Stąd też to też jest ukierunkowane, taka gdzieś tam nienawiść. Co też, moim zdaniem, też powinno być rozpatrywane jakoś nieco inaczej, nie? W tych kwestiach. Można sobie zmienić gierkę na parę godzinek. Zmieniasz gierkę na parę godzinek, a później znowu wrócić na tą gierkę i znowu okazuje się, że ten koleś już tam na ciebie czeka, bo zaloguje się w momencie, gdy ty zalogujesz się do gry. Więc wiecie, no to też, znaczy to też może jest trochę trudne do zrozumienia z perspektywy takiego mnie. I mówię, to nie jest tak, że ja tutaj jestem jakiś płaczek czy coś, tylko to jest serio takie trochę średnie, bardzo bym powiedział średnie. Bo jeszcze jakby ten koleś mi odpisał, nie pierdol się, to spoko, ale koleś mi nic nie odpisał i będzie mi tak ten, nie? Zakryj mi, nie ma, nie będzie wiedział, gdzie jesteś, protip. Stary, ja bym nawet, kurwa, jakbym... sobie wsadził oczka w dupkę i bym, kurde, dupą patrzył, gdzie jesteś i byś miał zasłoniętą mapę, to bym wiedział, gdzie jesteś, bym przyszedł i cię po prostu zarżnął. Nawet jakbyś grał w ten sposób, stary. Jakbyś w ten sposób grał, stary, to ja bym i tak wiedział, gdzie ty jesteś. Nawet jakbyś byś miał zasłonioną mapę.
A tak, zapomniałem dodać ten w moim mailu, że jestem gejem. I prawdopodobnie ten. Jak, a no w sumie? Ej. O kurde, o tym się tego się nie spodziewałem. Można byłoby to wykorzystać, kurde, dosyć mocno. Wyobrażacie sobie, że jakbym napisał do Blizzarda, że hej, dzień dobry. Otóż okazuje się, że jestem homoseksualistą i z tego powodu są robione mi Boże, ty, ej, to by było... Ciekaw jestem, jakby Blizzard wtedy zareagował. Że po prostu, że jest to zabijanie na tle po prostu jakimś tam... Na tle takim... Nie wyznaniowym, tylko... Opiniotwórczo-seksualnym. Koleś to antysemita, Blizzard go zbanował na zawsze. No to już jest jakieś takie ten... A poprosiłby do dowody, no to wysłał, jak kurde wsadzam Adrianowi siurka do japy, jak śpi u mnie gdzieś tutaj i tyle, no. Tyle z dowodów, kurde. Tak, homofobicznym, tak jest, homofob. No, więc wiecie, o co chodzi, Trochę słabe używać homofobii do rozwiązywania problemów, ale jak działa, to co? Nie no, oczywiście to wszystko to są żarty, moi drodzy, no. Jezu, jeżeli ktoś wziął to na poważnie, żebym takie rzeczy napisał. In fact, już, znaczy kiedyś Flamey tak napisał, zresztą opowiadałem wam chyba historię, jak Flamey dostał bana, nie? Znaczy, zawinęli jego brata, to już chyba jest taka dosyć popularna historia. Pokrótce, Flamey, żeby jego ticket został rozpatrzony szybciej, bo napisał coś na Blizzarda, powiedział, że jeżeli tam się szybko nie odezwą, to się zabije. I okazuje się, że jego bratu wparowała policja do pracy i go gdzieś tam wyciągnęli na komisariat i kazali się podpisywać w ogóle. Zabrali mu, temu bratu, jakieś, wiecie, twarde ołówki, jakieś przedmioty, które mógłby sobie zrobić ten i podpisywał się takim ołówkiem, takim, wiecie, miękkim po prostu, całym takim flaczkiem. No i się okazało, znaczy bo Flamey ma konto ze swoim bratem połączone, więc jakby jest tam nazwisko, imię, nazwisko jego brata. Więc policja zareagowała i tyle, nie? No i trochę ten, na szczęście obyło się bez tego, wszystko zostało wyjaśnione, że po prostu... No ale widzicie, Blizzard zareagował dosyć... No może nie drastycznie, tylko doraźnie, czyli od razu. Samobójstwem działa. I will kill myself, nie no. To już nie ten. Ja to sobie oczywiście żartuję tak z takich rzeczy, nie? Ja ten... Odejdź, bo zabiję się ołówkiem. No nie wiem, no wiecie, o co chodzi, nie? Wiecie, o co chodzi. Jaki kozak, ja pierdzielę. Więc takie historie tutaj macie. Teraz musimy dostać się tutaj do środeczka. Yeah. Kurde, ale fajnie się leveluje z tym talentem już teraz tutaj. Jak mój znajomy mówił, 20 litrów gliceryny gdzieś na necie, to mu... Czekaj... Jak mój znajomy zamówił 20 litrów gliceryny gdzieś na necie, to mu psy wjechały na chatę. Serio? O Jezu, jak od razu brzydko psy. No, panowie policjanci przyjechali, ewentualnie panie, bo też takie się gdzieś tam znajdują w służbach porządkowych, mundurowych. Więc takie to rzeczy, takie historie się dzieją w internetach. No i wiecie, gdzieś tam... widziałem też jeden taki filmik gdzieś tam gościa, który był kiedyś GM-em i on sobie tam opowiadał o jakichś tam swoich rzeczach. To jeszcze... W ogóle to takie śmieszne, bo interakcja kiedyś GM-ów z graczami była o wiele większa. Ja nie wiem, czy do dziś dzień... Znaczy, wydaje mi się, że do dziś dzień było... była taka ten... znaczy, do dziś dzień jest tak, że czasami jakby GM-owie logują się i na niewidzce po prostu popierdzielają przez miasto. Ale ja chyba nawet sobie przypominam, kiedyś była taka sytuacja, że gdzieś w jakimś mieście stał GM. I zaraz mogłem powiedzieć, widziałem GM-a cień, czy coś. Ale serio, teraz jak sobie o tym pomyślę, to rzeczywiście chyba była jedna taka sytuacja, że gdzieś tam... W jakimś mieście nawoływano, bo stał GM i gdzieś tam pisali, że o, tu jest GM, coś tam. Na pewno byłem świadkiem, jak jakiś GM pisał na czatach. Czyli po prostu wiecie, jak jest czat w grze, to wiecie, na trade, znaczy nie na trade czacie, tylko na przykład na general czacie, czy coś pisali po prostu, wiecie, mają taki znaczek tego Blizzarda i coś tam pisał. Ja nawet chyba miałem screenshoty z tego, jak coś tam pisał, więc takie rzeczy się zdarzają. No ale coś mi się wydaje, że ci GM-owie jeszcze od czasu do czasu są w grze, bo wiecie, włączają jakby taki tryb niewidzialności, gdzie sobie latają swoją postacią, ale nikt ich nie widzi.
I rozwiązują god, jakieś problemy. No i przede wszystkim też sprawdzałem graczy czy coś w razie, gdy jest jakiś report na nich i takie tam. Natomiast to co mówię, że kiedyś była więcej interakcji, jakby ci GM-owie więcej wchodzili w interakcje z graczami i często się, powiedzmy, pojawiali. No i przede wszystkim teraz jest też takie pytanie, można sobie zadać, znaczy może nie, że pytanie, tylko jest tego. Znaczy mogę wam udzielić odpowiedzi w sumie na jedną rzecz. Po co jest GM Island? Bo ktoś może się zapytać. GM Island właśnie służył po to, że GM-owie jak się logowali, to oni pojawiali się właśnie na tym. Pojawiali się na tej wyspie właśnie takiej, na którą można było się dostać. I ja swoją drogą kiedyś właśnie się na tym GM Islandzie tego. Znaczy kiedyś był taki sposób, żeby właśnie tam pójść na ten GM Island. Ja tam w ogóle Steldras i trzeba było skakać. I nawet udało mi się raz tam wgliczować do środka. Chyba do dziś dzień już to nie działa. Więc wiecie. Więc to takie to czasy były, że oni się właśnie tam logowali i stamtąd wyruszali na akcję. Czyli po prostu postać zawsze jak się wylogowali i vlogowali, to pojawiali się na GM Island i później po prostu przeskakiwali do jakichś odpowiednich miejsc, nie? Mój wujek GM. No. Shit, kurde, nie trafił ziomek. Dobra, musimy tu pozabijać, więc wiecie. Ja pracuję w Blizzardzie, tak, wszyscy pracują nagle w Blizzardzie. Ale GM do mnie ostatnio napisał, bo potrzebowałem pomocy. Fajna kobieta była, taka kobieta. Znaczy tak, kobiety. Znaczy kobiety to ja wiem, że występują. Ja zresztą już parę razy nawet miałem interakcję. Ale ja więcej z GM-ami, jak już mam interakcji poprzez różnego rodzaju live chaty i inne tego. Boże, brzmi jakbym, kurde, z nimi na kamerkę gadał. Więc w ten sposób interakcję gdzieś tam miałem niż w grze. Czyli wiecie, gdzieś tam napisał do mnie GM w grze czy coś takiego. Chociaż zdarzało się mi tak. No. Co trzeba zrobić, żeby pracować jako GM? A czy z tego co wiem, GM to jest w ogóle ten. To jest w ogóle praca, która jest wykonywana w głównej mierze w domu. Czyli najpierw jest wykonywana domowo, później ewentualnie można być przydzielony do jakiegoś oddziału i tak dalej. Niż tak, nie? Seks kamerki, tak jest. Kontakt z GM-em. Gone wild, gone sexual. Ile tu jeszcze tych mobów? Dwa jeszcze muszę zabić mobki, a tam był w sumie jeden. Bup. Yeah, boom. Pozabijane. Mama lentę na 103 mi, bo polubię twoją ukochaną panią kul. Co? Panią króla? Co? Co to jest? Summon... A, on tutaj, kurde, może mi pomagać. Kurde, mać. On może mi pomagać, kurde, tylko że teraz to on będzie tamtego. Napierdzielał się ziomek. Dobra. Halo, panie, który tym warriorem tutaj gra? Czy tego? Mógłbyś sobie pójść czy coś w ogóle ten, tak nie przeszkadzać mi tutaj, dziękuję. Przepraszam, że istnieje. Bardzo, bardzo nie chciałem. To jest Dark Fallen Bloodbearer. Chciałem zapytać tak grzecznie, ładnie, czy mógłbyś tutaj pójść i oszczędzić mi tego bólu i cierpienia czy coś. Byłoby bardzo miło, znaczy doceniłbym to na pewno. Let's go, idziemy oddać kościorka. Do mnie raz GM napisał, jak zaczynałem grę, miałem tam 10 level i pytał się mnie, jak mi się gra etc. Czy planuję zakup subskrypcji? Powiedziałem, że zarąbista gra i pewnie tak. On napisał, że super, dzięki za feedback i czy mam jakieś problemy może z grą czy coś. Wow, to takie trochę
niespotykane, żeby GM sam z siebie się odezwał. Nie wiem, może mieliście jakieś tam ciekawe przypadłości, kurcze, jakieś przypadki z GM-ami czy coś. Ja na przykład, ja takich jakichś dużych problemów nigdy nie miałem, żeby musieć kontaktować się z GM-ami. Znaczy wiadomo, że były jakieś tam przedmioty. Pamiętam jeszcze przed tym jak tego, przed tym jak była możliwość, znaczy teraz już jest ta możliwość, wiecie, odblokowywania tych przedmiotów, znaczy odzyskiwania przedmiotów, to kiedyś trzeba było napisać do GM-a, żeby ci tam odzyskał te przedmioty. No i od tamtej pory jakoś tak mało tego. Interview normalnie przeprowadzę, no kurczę. Znaczy dlaczego mnie nie mógł zabić? Bo ściągnął wszystkie przedmioty swoje i tyle. I tyle chyba nie mógł mnie zabić. Ty zawsze każde pytanie do Nate czytasz, jakbyśmy pisali w jakimś obcym języku i tak trudno ci się je czyta? Nie, po prostu nie umiem czytać i dlatego ja tak staram się czytać, wiesz, dokładnie, starannie i przekombinowuję po prostu czasami. Tak czytam i tak... No niestety. Nie nauczono mnie tego dobrze robić. Zresztą mówić też nie umiem. Tak to nic nie umiesz. Ja, ale mówiłem się zabić już dawno temu. Ja w życiu GM-a w ogóle nie widziałem. Nie widziałem. Łam. Nie widziałem, czyli dobrze powiedziałem. Nie wierzę, że jesteś kobietą. Nie masz szans. No mnie się tego fake GM-owie odzywali. O właśnie, no tak. To jest w ogóle śmieszne, jak się pojawia właśnie ten. Pojawia jakiś koleś i pisze do was na czacie. I ma takie sobie sam wpisuje jakąś klamrę, jakieś nazwy i tak dalej. I wiecie, i tam. Cześć, jestem GM taki i taki. Ja tam musisz zalogować się na jakąś stronę, by móc coś tam, no wiecie, takie jakieś głupoty piszą i podają jakąś stronę blizzardy, albo coś takiego, albo na przykład byly i z yard, jakieś takie w ogóle śmieszne nazwy, żeby zalogować się, bo odkryto jakieś dziwne działania na naszym koncie i tam coś tam, no wiecie, taki w ogóle, może kiedyś to, ja, to jest... To jest jeden z takich, kurde, przypadków, w którym... O, czekajcie, bo to nie tutaj, chyba nie ten. High Priest... A nie, to High Priest... A, dobra, what? Nie pokazuj mi, że muszę go zabić. To jest jeden w ogóle z tych... O, kurde, a, dobra, użyłem sobie tego. To jest jeden z tych przypadków, gdzie to działa na bardzo podobnej zasadzie jak ulotki. Jakby może kiedyś ulotki działały, ale dzisiaj ulotka to jest tak, bierz ulotkę, tak jak... wyrzucasz, nie? Albo inaczej, albo reklamy, które wkładają ci do skrzynki pocztowej. No przecież wyciągasz ten chłam, wyrzucasz od razu, nie? No chyba, że to jest gazetka z kurde, jakiegoś sklepu, marketu czy coś. Powinni tak, kurde, wiecie co? Powinni tak do McDonalda albo do jakichś różnych innych restauracji do skrzynek pocztowej wkładać kupony. O! Chociaż tak teraz kupony, większość z nich to jest ten... Gdzieś tam po internetach można znaleźć aplikację. Więc nie trzeba, ale kiedyś, no. No i wiecie, może kiedyś ludzie się na to nabierali w takich dzikich czasach, tak bardzo dawno, dawno temu, gdy kurde mać, wiecie, jeszcze WoW raczkował, jakby nie każdy ogarniał tutaj tego WoWiksa tak do końca. To może wtedy jakoś gdzieś to tam przechodziło, ale w dzisiejszych czasach to już raczej tak średnio bym powiedział, że takie coś przejdzie. Nice. Zniżka na kepsa. Ty byś się wziął za prawdziwą robotę, a nie spędzasz całe dnie przy graniu w te głupie gry, powiedziała moja mama. I wszyscy z rodziny. Ever. Czy nowy UI jest dostępny na live serwerach? To jest za pomocą addonu. W ogóle, wiecie co? Ja się tak przyzwyczaiłem do tego UI z Battle for Azeroth, że nawet nie zwróciłem uwagi, że mam nowe UI tutaj. Tak na tej alfie pograłem troszeczkę ostatnio. Pierdziele. Jest taki addon, który nazywa się Battle for Azeroth UI i możecie sobie ściągnąć i ono już działa w ten sposób jak ten. Jak powinno, chyba tak mi się wydaje. Czekajcie, interface, a teraz czekajcie, action bars. A ten to śmiesznie tak to wygląda, toggle action bars. I to tak trochę śmiesznie działa. Czy ja to mogę jakoś w tym addonie dostosować? World Quest, Altoholic, Rare Scanner. Nie. Czekajcie, zaraz wam pokażę tego addonka. Mody, World of Warcraft, Bagnon. Czekajcie, to RC Loot Council, dobra, zaktualizuj wszystko. I on się nazywa, zaraz zobaczymy, to jest Battle for Azeroth UI. O, proszę bardzo. Interface, Battle for Azeroth, czy tu są w ogóle jakieś ten BFA? Type BFA to toggle the options menu. Dobra, czy ukośnik BFA.
Ukośnik BFA. I co to jest? Pixel Perfect Mode. Requires reload. Co to jest? Dobra, to jest to. Experience bar text. Always display text on your... Dobra, to jest XP bar, to już wiem. Later. Primary bar, bottom bar. Toggle the keybinding text visible on the right bar. Właśnie to mi się nie podoba, że tutaj widzicie, że one są tak wzdłuż tutaj. A nie jeden przy drugim. Tak to powinno przynajmniej być. Open Blizzard Action Bar. Always show action bars, ok. Dobra. Nie da się tego zrobić niestety. Co za addon Altoholic? Altoholic to jest taki addon, który pozwala wam sprawdzać wasze postaci. Zlicza wam, ja to wziąłem, żeby policzyć mój czas, ile ja przegrałem na wszystkich postaciach. Więc on zlicza wam czas, ale przede wszystkim macie też jeszcze dostęp do różnego rodzaju informacji, skille, czyli po prostu, czy może nie musicie się przelogować między postaciami, żeby sprawdzać takie rzeczy, na przykład okej, ile ja mam skilla na tej postaci, albo jakie ja mam profesje na tej postaci. Możecie zobaczyć wszystkie moje postaci i wszystkie skille, które mam na tych postaciach. Bug usage, czyli po prostu jakie bugi mam na jakiej postaci. Account summary, czyli ile golda mam na każdej z tych postaci. Ile totalnie mam leveli? Mam 2097 leveli. Tak mi się wydaje. 187 tysięcy golda, 534 dni przegrane. Activity, jakieś current, garrison followers, artifacts i tak dalej. To wszystko tutaj gdzieś jest, nie? Last rites. Aha, dobra, to tutaj się gdzieś wchodziło. Last rites i to chyba tu trzeba było przejść. Opa. Albo może i nie. Gdzieś tam do góry trzeba było przejść. Ile mam played na wszystkich postaciach? Mam około 500 coś dni. 543 dni. A czy ja też mam taki problem z tym played, że bardzo dużo dni ja mam straconych przez to, że ja usuwałem postacie. Miałem taki jeden burzliwy okres, o tym opowiadałem. Burzliwy okres buntowniczy. Przez co ja tam kurde tego... A czy ty... Tam chyba trzeba z kimś pogadać, jak mi się wydaje. No dobra, to teraz może wejść tędy. A teraz gdzie? Pierdziele. No i po prostu miałem takie postaci, które miałem po 20-30 dni, je usuwałem po prostu, bo stwierdzałem, że na przykład, o ja jednak chcę Night Elfa Rogue'a, albo jakąś tam powiedzmy Death Knighta miałem, tak, że miałem Death Knighta i w którymś momencie powiedziałem, że Night Elf, Death Knight to głupi jest i ja sobie zrobię innego. Ja sobie zrobiłem jakiegoś, nie wiem, DK'a, czy znaczy DK'a, kogo tam, Draenei'a i jakieś tam różne takie rzeczy. Let's do this, Tassarian. No i tak sobie usuwałem postaci i później wiecie co, zrobiłem ostatecznie znowu tą samą postać, nazwałem ją tak samo i ją ten, więc zmarnowałem sporo dni tak naprawdę. Więc myślę, że bym miał troszeczkę więcej dni. Ja myślę, że tak około 700 dni bym miał przegrane łącznie, jeżeli bym nie usuwał wszystkich postaci. Coś koło tego. Świetnie jest dla mnie. Tak, Skuldira soundtrack jestem super, bardzo mi się podobają. A ja mam teraz taki okres. Usuwasz postaci, kurde? Pytanie ze 100 punktów. Czy jak kiedyś grałem w The Burning Crusade, to jest teraz... zaczynać na BOA, BFA, nie BOA. Trochę w lore się już pogubiłem i nie chciałbym stracić fanu z gry. A czy myślę, że możesz wskoczyć sobie? To jest... Wiesz, na WoWa zawsze jest dobra pora, zwłaszcza teraz, już o tym opowiadałem. Na moim kanale jest chyba taki filmik, który mówi o tym, że ten... Że... czy warto zaczynać grać w WoWa teraz. Przepraszam bardzo, 11. Bo a to jest dusiciel, tak jest. Ja wystartowałem dwa dni temu. No widzisz, to jest piękna sprawa. Powodzenia twojej przygodzie. Ja bym przyznał Nexusowi pokojową nagrodę Nobla. Czemu niby? How do you know someone has been playing since Vanilla? Don't worry, they will tell you about it. Marcin, tak jest, to jest dobry żart. Dziękuję bardzo, Luca.
Też pisałem report na tego typa i dostałem odpowiedź, że będą obserwować tego Rogala i że jak coś zauważą, to wkroczą do akcji. Android, naprawdę? O kurde, to nawet nie wiedziałem. To bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, ale ty napisałeś w imieniu moim, czy coś? Czy jak to tamten? Tyle Voldefek chodzi, a ja preordera nie mam. Fuse Batman, Paramount. Kurde. Jak wam się podoba moja historia, gra lokalna? Jaka twoja historia? Lud z wypełnioną miłością aż po brzegi. Jak według ciebie będą wyglądać następne Allied Racy, Rodniak się zapytał. O Jezu, tutaj to już jest, wiesz, wszystko co chodzi na dwóch nogach, tak jak sam Blizzard powiedział. No, sky is the limit, jest tutaj tyle możliwości, żeby coś fajnego zrobić, że to szok. Soul Deflection. No. Napisałem jako widz, można powiedzieć. Serio? To śmiesznie, że mi koleś, czyli ofierze tego wszystkiego na ten... odpisali, że w sumie nic nie zrobią, a tobie, że będą przyglądać się temu gościowi. Oh shit, ja prawie mogłem zginąć. Co mam jakiś... Ej, zobaczcie, ten staff jest całkiem bardzo podobny nawet. Last ride, zrobione. No, mamy 5 chapterów. Zobaczcie, całkiem szybko lecą te chapterki. Teraz możemy tutaj zrobić w sumie ten tutaj kaluak, taki jest, taki totemki tam są do zrobienia. A mówię, że pracuję w Blizzardzie, no nieźle. No nieźle, nieźle. Dlaczego akurat wybrałeś Firespec? Ja osobiście lubię Arcane, co prawda, żre manę jak głupi, ale spoko jest. Wiesz co, wybrałem spek ten do levelowania, a to jest czysto spek pod levelowanie. I kurczę, tak właśnie tutaj... No, wydaje mi się, że ta reszta speków to taka trochę średnia jest pod tym względem. W ogóle za niedługo będziemy ruszać na kanał NVIDII o godzinie 22. Będziemy zaczynać nasz maraton. Jestem ciekaw, kurczę. Moglibyśmy też parę rzeczy porobić. Nie wiem, jakieś, może kurde, przyatakować sobie jakieś miasto. Może zrobić jakieś takie ataki i obrony. What the fuck, w trakcie rady zrobią mi decyzję aktualizacja WoWa. A ja nie miałem żadnej aktualizacji, więc nie wiem. Zostałem będą orki z Granoru, którą opowiadałem, żeby zabawić czat, jak ty byłeś na przerwie. O Boże. No nieźle, no nieźle. Pół czatu pracuje w Blizzardzie. Nagle, kurde, każdy ma wtyczkę. Ja też mam wtyczkę w sumie. A dobra, bo to tam chyba było, nie? Te kaluaki. Ale dobrze wiem, tu był taki... chyba tu, albo nie? Nie, to tu było, dobra, bo tutaj też jest jeden taki chapter z questami. Ale dobrze pamiętam, taki totem nam dawał questy. Event ze Slayem. Sulai Porok, Suru. Sulai Porok. Zaraz zobaczymy, czy on gdzieś jest. Siemano. Coś chcemy sobie porobić. Bo ja o 22 zaczynam na NVIDII. I może jakiś mini PvP evencik. A, tutaj są właśnie te totemy dają mi tego questa. Można. Z Adrianello, Pocatello byśmy, kurde, 22 zrobili evencik PvP. To co? Umówieni na 22? Dobra, to tak chyba zrobimy. Event PvP. Go ride na Sylwanę. Albo najwyżej zrobimy sobie jakieś ataki na miasto. Powiedz ludziom. Dobra, dobra. Czyli o 22, moi drodzy, będziemy robić tego, ataki na miasta. I kurde, będziemy sobie kombinować w takim razie. Znaczy, ataki na miasta. Zrobimy może tradycyjny nasz evencik PvP. To będzie całkiem ciekawe. Są już jakieś profesje na Alfie. Podobno też ma być tam Squish. Tak, Squish już jest, ale tego to nie mam. Jeżeli chodzi o profesję, to jeszcze z tego co wiem chyba nie ma żadnych zmian. Blizzard Andrzej, cześć, jestem GM-em i potrzebuję twojego hasła i loginu do konta Blizzard, bo podejrzewasz, że używasz cheatów. Boże, Andrzej, no rzeczywiście, to prawda, masz niezbite dowody na to, kurde mać. Czy musi być 110 poziom? Tak, musi być 110 poziom, zdecydowanie musi być. No, nieźle.
Jeśli chcesz zacząć przygodę z wami, to CT teraz znajduje się w wersji za 9,99. Wszystko przed Legionem? Nie znam się. Tak, wszystko przed Legionem. Czytaj, możesz wbić sobie level setny i masz 30 dni grania przy okazji. Więc to jest taki idealny starter pack moim zdaniem. Znaczy wiadomo, że jeżeli ktoś jest zajarany na gierkę tak mega mocno i wie czego chce, to może od razu kupić jakby wszystko, całą zawartość, wtedy dostanie się też boosta przy okazji. Natomiast no też jeżeli ktoś jest jeszcze taki niezdecydowany, nowy i tak dalej, to dlatego polecam właśnie bardzo ludziom kupić sobie na razie tego Battle Chesta, tą wersję, to co ty mówisz za 9,99 na przecenie. No bo to jest taki, wiecie, no nie taka duża cena za wejście, tak? Za entry. Trudno mi to przyznać, ale Horda ma lepsze scenariusz w BFA, wolałbym, żeby Alliance miało lepsze. No, właśnie, znaczy ja też to powiedziałem. Widziałem, że, znaczy, wydaje mi się, że oglądałeś teraz ten filmik sobie na kanale live. A, co do tego, że tak czytam czasami jakby w innym języku było, to problem też jest taki, że czasami jak ja czytam coś, to ten czat przeskakuje do góry, jak ktoś coś pisze. Ja wiadomo, że to przy donate'ach nic nie skacze ani nic, więc to nie mam usprawiedliwienia, ale czasem mam tak, że jak czytam coś i wiecie, czytam daną wiadomość i ona zaczyna podskakiwać nagle, to jest takie god, dostaję oczopląsu. Może dungeon jakiś? A, czy ja wiem, dungeon? Można byłoby coś kurde zrobić. O co chodzi z tym przydzielaniem darmowych 7 dni przez Blizzarda, bo widziałem na Reddicie kilka postów. Chodzi o to, że jak długo nie grałeś albo gdzieś tam chciałbyś wrócić do gry czy coś takiego, jeżeli Blizzardowi będzie się to opłacać, to mogą przydzielić ci po prostu tam parę dni grania, żebyś mógł sobie wrócić do gry, sprawdzić co nowego. I na przykład było parę takich przypadków, znaczy parę takich przypadków, powiedzmy, nie wiem, graliście w patchu 7.0, teraz jest patch 7.3 i chcielibyście sprawdzić grę, czyli piszecie do Blizzarda i mówicie: hej, słuchajcie, no sytuacja jest taka, że przestałem grać jakiś czas temu w grę. Legion był bardzo fajny, podobał mi się, ale chciałbym sprawdzić tak naprawdę, jak teraz prezentuje się ten patch 7.3.5, więc czy jest możliwość przydzielenia mi paru dni grania? Panie Hordziaku, który tutaj jest, ja chciałem tylko się zapytać, czy mógłbyś przestać mnie tutaj zabijać? Tak troszeczkę słabo z twojej strony, że tak robisz. I tak troszkę mi smutno z tego powodu. Chciałem sobie tak troszeczkę na chillku polewelować. Miałem dzisiaj bardzo zły dzień, uwierz mi. Naprawdę, miałem taki zły dzień, że mógłbyś chociaż ty mi nie psuć tutaj dnia. Tak jeszcze bardziej jak był. W szczegóły nie chcę wchodzić, ale... ale mógłbyś mi oszczędzić, serio, tak... Chociaż ty, znaczy jak chcesz, to zabijaj dalej, nie? Ale ja sobie tam pogadam z ludźmi. Natomiast fajnie by było, jakbyś dał mi po prostu pozabijać te mobki normalnie, nie? Mogę iść rajd na miasto z tobą i ze Slayem, to mogę mieć ten item level 900, no 900 item level, spoko. Boran Tundra Puke. Boran Tundra jest naprawdę spoko. Ja tam lubię Boran. Krasz na Boreanie, idioto. Ale tych magów trzeba pozabijać. Znaczy problem w takim czymś jest to, że wiecie, że jak ja bym tutaj przyszedł na wtyczce, ja bym gościa rozjebał po prostu jak... No nie chcę tutaj nadużywać jakichś tej słów. Ale to jest koleś, którego bym po prostu rozpizgał bez żadnego problemu. Tylko że po prostu wiecie, no to wygląda na takiej zasadzie, że jak ja się przeloguję, to koleś ucieknie. Więc nie ma sensu kompletnie takich rzeczy robić. A mi się chce po prostu polewelować. Chcę sobie pochillować troszeczkę, pograć i wiecie, nie kombinować tej. Grasz na Boreanie, idioto. Nie, to jest dobry serwer. To jest serwer, na którym będę grał. Będziesz grał na rosyjskim serwerze roleplayowym. Niestety to już taka, to już tak nie działa. Nasi rodacy tak usilnie pisali o darmowy czas do Blizzarda, że teraz z tym bardzo ciężko. Ja dostałem 3 dni gry z zastrzeżeniem, że nie będę mógł się ubiegać przez kolejne 12 miesięcy ciągłej subskrypcji.
No tam wiecie, no, to jest niestety tak, że no widzicie, sobie troszeczkę zasłużyliśmy poniekąd na to miano, przez to, że nasze cebulactwo tu się tak trochę... Opowiadałem już tą historię o tym naszym przypadku. Aczkolwiek... No wiecie, no jeżeli napiszecie, myślę, bo to jest tak, że jeżeli napiszecie tak do Blizzarda, że tak, i będziecie mieścić się w takich ramach przydzielania tego abonamentu przez Blizzarda, to myślę, że dostaniecie bez problemu, nie? Wracacie do gry po paru miesiącach. Chcielibyście sobie sprawdzić na nowym patchu, przestaliście grać, bo coś tam... Więc wiecie, więc takie tam rzeczy. Yep. Yep. Boom. Pozabijane. Okej, no już zrobiliśmy dwa questy. Nie wiem, czy tam coś jeszcze, kurde, jest ten. Ty czytasz moje wiadomości, nie mówisz, bo nie wiem, czy na mnie plujesz. Panie Eryku, czy ja czytam twoje wiadomości? Ale przecież... Ale ty zobacz, jak ty wpisujesz tą nazwę, stary. Ja czytam, jak ktoś ma jakieś pytanie do mnie, to po prostu dawajcie to takie ten... ten małpa Nexus, tak? Haha, haha, małpa Nexus, aha, to adekwatnie w sumie. Natomiast wiecie, o co chodzi. I ten, a ty zobacz, że ty wpisujesz Nexus ty. Małpa, to piszesz do Nexusa, czy piszesz do Nexusa ty? Więc zobacz, że zrób spację tam, jak jest S, to spacja i masz ten. Więc jeżeli chcesz, żebym zobaczył koniecznie twoją wiadomość, to musisz w ten sposób to zrobić. Czekajcie, bo tutaj coś, co to ja mam tam zrobić? Craftsman, a dobra, czyli tu musimy teraz pouwalniać tych paru gości. Craftsman. Koloska Freed. Jest Sioloszka. Dobra, jak ja mam teraz ich pouwalniać? A, tutaj, nie, czekajcie. Let us visit for a while. Who is this that speaks? Reading. Czy ja mam jakiś przedmiot do tego, żeby ich uwalniać? Chyba nie. Jak tutaj ten? Wants you to free spirits of craftsmen online, tak? They're ghosts of themselves, pay no heed to them, but their companions bear hounds. A, dobra, czyli tych kompanionów musimy zabijać. O Jezu, kurde, ale za dużo tego zrobiłem. Zyzoga! Właśnie poleciał mi Alar, więc dzielę się radością. O Jezu, kurde, gratuluję, gratuluję. Alar to bardzo ładny mount, tylko powiem szczerze, tak jak go kochasz, tak bardzo szybko go znienawidzisz. Ja na przykład nienawidzę go za to, że... że niestety on ma takie coś w sobie, że... jak lecisz i trzymasz prawy przycisk myszki, jak to zwykle każdy gracz World of Warcraft trzyma, to niestety ta cała serpentyna, jak masz mniej więcej w takiej komfortowej pozycji kamerkę jak ja, to niestety całe to wszystko leci ci na ekran i to wygląda tak po prostu tragicznie, tak mnie to denerwuje, że tak jak ten mount jest mega spoko, tak jedyne co przy tym mouncie trzeba zrobić, to żeby kamerka była leciutko wyżej, kamerka była leciutko troszeczkę wyżej i żeby ta cała serpentyna leciała pod ekran, a nie na ekran. Wiecie, co chodzi. Jakby w niektórych przypadkach jest tak, że ta kamera się troszeczkę obniża, powiedzmy jak jest ten chopper mount, no to tam troszeczkę to się zmienia. A tutaj to jest takie, oh my god. Yep. Uwaga. No, come on. Jestem 34. szamanem w Europie. Nice. Do której streamek? Dzisiaj stream będzie do 21 mniej więcej. A Boże, do 1 nad ranem. Ponieważ od 22 wskakujemy na kanał NVIDII i będziemy grać już tam. Mamy zaplanowany event PvP, który zrobimy sobie ze Slayproxem, a później jeszcze sobie coś na pewno pogramy. Więc wiecie. Dobra, uwaga, jakiś craftsman, czy co to tam kurde jest? Kurde, jakie oni magii śmiesznej używają ci goście? No i nieźle. Więc będziemy troszeczkę siedzieć tak naprawdę. Później jeszcze wejdziemy sobie, myślę, że na alfę, tak gdzieś około, nie wiem, znaczy po tym i będzie PvP, myślę, że sobie wejdziemy jeszcze na alfę troszeczkę. Aby dotrzymać, to trzeba pochlebić kochanego streamera.
Niekwestionowany mistrz kochania czatu, gra lokalna. Boże, to już chyba nikt w ludzach ciebie nie doścignie. Jesteś po prostu niepowstrzymanym ludzodawaczem. Spam jak najwięcej ludzów, zanim pójdziesz na Nvidię. Dzięki wielkie, chłopaki, dzięki wielkie, bardzo mi miło. Dobra, wrzućmy sobie jeszcze tej... Opa, out of range. Uwaga. A tego już sobie uwolnimy. Czy których już ten... A, dobra, to już mamy. Dobra, to już mamy we wszystkich. I teraz musimy jakieś coś tutaj zrobić. Co to jest? North platform destroyed. Plataformy. Jak te plataformy trzeba zniszczyć? A small creature is digging in the quarry. Carry explosive. Take them and use them to destroy the three floating platforms. Dobra, jak zwykle te jest nieopisane. Twój ból będzie nieopisany. Więc musimy pozabijać tego. Hopsa, pozabijać musimy, kurde, mopki. Hopsa. A, widzicie, hand grenady, kurcze. Czyli potrzebuję trzy granaty. Super ride na Sylvanas. Na brudną Sylvanas, kurcze. Co wy tam chcecie? Dobra, throw a grenade. Gnomish grenade, czy jakiś gnomowy granat. No, nieźle. Możesz, panie, tutaj nie przeszkadzać, dziękuję bardzo, tak serio. Znaczy, ja nie wiem, czy próbujesz pomagać, czy co robić, ale serio, jakby... Idź porobić coś pożytecznego, nie wiem, ponapierdzielaj kukiełki w Silvermoon, czy coś, albo... Idź napraw tekstury w Silvermoon, cokolwiek, zrób coś produktywnego, może sesję masz, kurczę, może trzeba się pouczyć troszkę. Nic tu ciekawego. Kiedy jakiś 24 godziny stream? Wydaje mi się, że ja nie jestem w jakiejkolwiek kondycji, żeby robić 24 godziny streamy. Serio, ostatnio jestem tak przemęczony, że ja pierw to ja bym chciał doprowadzić siebie do takiego stanu, żebym nie... Znaczy, żebym, kurde, chociaż 12 godzin w dniu był w stanie wytrzymać, a dopiero później mógłbym robić 24 godziny stream. Czy ogarniamy już profesję Padwora? Zwrotnie chodzi mi o Alfę, ale na necie. Znaczy, coś tam chyba było, ale niekoniecznie ogarniałem aż tak. Coś tam było, że na pewno te profesje działają na takiej zasadzie, że teraz skalują się do stówki. Czyli teraz już nie ma tak, że 800 jest tej 800 skilla w tej danej profesji. Tylko jest tak, że jest maksymalny skill to jest 100. I tyle. Yerba mate. Czy wiecie, to tak bez wspomagaczy też powinienem raczej sobie chyba poradzić, no nie? Ja pierdzielę, czy ja oglądam rebroadcast? Tak. I w tym momencie akurat powiedziałem to specjalnie po tego. Czy ja oglądam rebroadcast? Tak jest.